Okej. Choinka już jest ubrana. Ja przygotowałem tutaj do Marka takie super prezenty. Wydałem swoje ostatnie pieniądze. Mam nadzieję, że będą mu się podobać. W każdym razie zobaczcie, jak wygląda choinka. Super. Dobra, to była Marka. Uwaga! Film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów, ponieważ dostałem brzydki prezent od Marka, co może wywołać skrajnie negatywne emocje, stany depresyjne, anoreksję, bulimię, AIDS, a nawet na film YouTube może nałożyć ograniczenia wiekowe, tak jak w przypadku poprzedniego filmu, gdyż uznał, że dmuchanie prezerwatyw jest niebezpieczne, zagraża życiu i może doprowadzić do śmierci. Pamiętajcie, aby nigdy nie dmuchać prezerwatyw, balonów, a przede wszystkim walkomat podczas kontroli policyjnej. Jeżeli jesteś wytrwałym widzem, zostań do końca i zobacz, jak okropny prezent dostałem od Marka. Zapraszamy do oglądania. Siema, jestem Marek. Właściwie to nie jestem Marek, ale Marek jeszcze śpi, a trzeba zacząć świąteczny odcinek. Chodźmy sobie do lasu ściąć jakieś zajebiste drzewko. Zapraszam do oglądania. Marek, święta! Ej! Choinkę ci przyniosłem. Weź to. No choinkę ci przyniosłem. Co ty robisz? No choinkę przyniosłem. No zobacz, świeżą choinkę. No wypad z tą choinką i... O nie. To jest jodła japońska. Z mojego lasu jodła, tak? No, a skąd? To już nie miałem skąd. Wiesz, że ja to wczoraj zasadziłem? Wczoraj jedyne drzewo, które było w tym lesie, przeze mnie zasadzone. I to nie jest choinka. To nie jest choinka na święta, kretynie. No ale no... Ty idź po normalną choinkę taką, jaką chciałem mieć na te święta. Miałeś wytyczne, ma być duża, a to jest mała. Na przyszły rok ją sobie zostawiłem. Wczoraj zasadziłem, więc idź stąd. I u operatora weź stąd. Operatora stąd wziąć? Tak, on nie ma wstępu tutaj. No ale... Już ci mówię. A ty debilem jesteś, naprawdę. Zobacz, jak ty mi tu nasypiłeś. Kto to posprząta? Co ty tutaj zrobiłeś? Nasypiłeś się. Kto ten syp posprząta, no? No kto to posprząta? Człowieku, tutaj wszędzie jest ziemia i jeszcze to leży na podłodze. I wyrzuć tego operatora przede wszystkim i to. No, na co czekasz? Operatora mi wyrzuć stąd, bo nie będzie tutaj wchodził. No, do widzenia, operator. No ale i co mam zrobić teraz z tą choinką? Wywal ją. To przede wszystkim. No dobra, Marek, widzisz jaka... to? Widzisz to? Ale jaka to choinka? Zobacz, co to jest. Zobacz, widzisz? Widzisz? To jest cały ten syp ze stołu. Przed chwilą to zgarnąłem. Bierz to i do kieszeni sobie wsadź. Albo zniszcz. Wybieraj. No ale... Tego ma nie być. W tej chwili. Liczę do trzech. Raz. Marek, są święta. Byś był chociaż święta milszy. Jeszcze zostało. Ma być to posprzątane. Zaraz wezmę. Jaka to ma być choinka? Duża. Duża, większa ode mnie. Tutaj mamy 2,5 metra. Ona ma mieć 3 metry. Ale to po co ci taka, skoro się nie zmieści? Bo chcę być lepszy od innych. Lepszy od Polaków, którzy mają sztuczne drzewka. Ja będę miał prawdziwe drzewko. Ale wiem, że ty, kamerzysta, jesteś za głupi. Jak za głupi? Bo wycięłeś mi drzewo, które wczoraj zasadziłem. One nawet nie było dobrze wsadzone tam. Dlatego poczekaj, ja pojadę z tobą wybrać to drzewo. No dobra, no ale to gdzie idziesz? Siadaj i czekaj, tak? Ale gdzie idziesz? No to idziesz ze mną czy co? Idę na górę się umyć, ogarnąć, ubrać. No dobrze. Usiądź, tylko nic nie rób. No dobrze, to możesz poczekaj. Możesz posprzątać przy okazji. No ale ja już mam zajętą rękę, to najpierw to wyrzucę, tak? Jest śmietnik. Dobrze. Debil. Chami prostek. Kamerzysta, chodź tu! No chodź! Słyszysz? No co się dzieje? No chodź tu, szybko! To idziemy po tą choinkę czy nie? Chodź tu! No idę! Chodź tu! Szybciej! No idę! Co jest? No co jest? Co ma być? No co no jest? Co ma być? No co? Co ty najlepszego zrobiłeś? Co to za gówno tutaj pływa? Gdzie? No to ryby! Ryby mi tutaj sprowadziłeś, żywe ryby! Żywe ryby sprowadziłeś i teraz są w mojej wannie! No karpie! Kudasy głupie! Karpie! No na święta! Jak na święta to je weź, zabij i zeżryj! Jak tak bardzo chcesz te święta! Ale nie w mojej wannie! Ale jak? Ale ja tylko tak kupiłem, żeby popływały sobie! Tutaj będzie wszystko śmierdziało! Weź je! Zabiję i zjedz! Dwie proste czynności. Mam je zabić? Trzy. Tak. Słuchaj, punkt pierwszy. Weź je stąd przede wszystkim. Punkt drugi. Zabij. Punkt trzeci. Usmaż i zjedz, no. No co się robi z karpiami?
No je się. Co Polacy robią z tymi rybami? No je się, no ale ja... Biorą i jedzą, ale nie żeby one pływały tutaj. Bierz je, nie wiem jak je weźmiesz, ale masz je wziąć. No, no, no twoje zwierzątka. No dobrze, bierz no. Je, bierz je i je wyrzuć stąd. No dobrze, już. I co ja mam zrobić teraz? Gdzie ja mam się wykąpać? No nie, masz drugą łazienkę. I trzecią. Ale tych ryb mam tutaj nie być. No dobrze, no już, już idę po worek. Już idę po worek i je biorę. Dobrze, dobrze. Operator, ten Marek takich psychopatek, można karpie zabijać. Muszę je wypuścić do wody, no co ty? Ja je kupiłem tylko po to, żeby sobie, wiesz, popływały. A nie coś takiego, no to jest bez przesady. Idź pod wodę. Tam. Pływ. Ten drugi żyje? Żyje, żyje. Dobra, nie wiem jak można zabijać biedne zwierzątka, przecież to też żyje. A on sobie chciał je tak po prostu uśmiercić. Dlaczego? Dlaczego ludzie tacy są? Dlaczego ludzie zabijają zwierzęta? Nie powinniście tak robić. To jest bestialstwo. Bestialstwo, najgorsze bestialstwo. Idę, bo mi się smutno zrobiło. I co, już zabiłeś te ryby? Tak, tak, zabiłeś, tak. Czy nie? Wszystkie zabiłem. To gdzie są? Zjadłem już, Marku, zjadłem. Jak? Co jak? Dobre? Co dobre? No daj mi kamerę na chwilę jeszcze. I stań tu, tu stań. Patrzcie teraz. Kamerzysta, masz bluzę z mojego sklepu, tak? No i co? Kruszwil.pl. Teraz trzymaj kamerę. Nie nagrywaj. Na Kruszwil.pl jest aktualnie promocja świąteczna. Minus 10% na wszystko, a trzeci produkt za pół ceny. Zareklamowałeś to jak baba z rynku. No dobrze zareklamowałem. Jak baba z rynku, darłeś się. Chcesz raz zareklamować? Nie, już nie reklamuj tego. Dobra. Na Kruszwil.pl. Dobra, weź. Dobra, jedziemy po tą choinkę, czy co? Twoim samochodem, tak? Dlaczego moim samochodem? No bo swojego nie usypię i zresztą jest za mało. Nie zmieści się 3-metrowa choinka, jak to sobie to wyobrażasz? Idziemy. A jak do mojego się zmieści 3-metrowa choinka? No normalnie, twój można rozwalić, a mojego już nie, w żadnym wypadku. No dobra. No i twój jest minimalnie większy. Dobra, no to lecimy, twoim samochodem. A czekaj, 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 jeszcze jedna sprawa. Co jest? Słuchaj, nie zaglądaj tylko tutaj, tak? Żeby nie było w karze. No dobrze, no. A, to jeszcze nie, ale patrz teraz. O, o, zobacz. Zapomniałem o konkursie dla widzów. Do wygrania jest iPad 6 generacji, Wi-Fi i 32 GB. Warunki konkursu są takie, że musicie zasubskrybować mój kanał oraz opisać tego iPada w dwóch słowach w komentarzu. I ja idę go odłożyć. A z jakiej to okazji? Z takiej okazji, że mój kanał trzeba subskrybować z okazji świąt, dlatego ja z okazji świąt daję dla jednego widza iPada, którego dostanie pewnie po świętach, bo ten film jest wrzucany 24. Czyli dzisiaj, Marek. No dla nich dzisiaj. A dla nas jutro. No tak. Znajdujemy się właśnie przed choinkarnią. Są tutaj różne choinki, mimo że jest to na zewnątrz, to ja zamierzam wybrać tam jakąś choinkę, tak? No tak. Uda się czy nie uda się? No nie wiem, Marek. Mam nadzieję, że no. Będą mieli taką 3-metrową, jaką ja chcę. Oglądamy coś, czy idziemy? No nie, mi cię zapytać może. Dzień dobry, witam. Ja potrzebuję taką 3-4 metry, żeby mi ja sufit wywaliło. Może tak, bo taka duża jest, nie? Ile ona ma? Pod 3 będzie podchodzić. 3 metry, no to wywali mi sufit, tak będzie w domu. Dobra. Nawet igieł nie gubi chyba. Ty się znasz na tych choinkach. No jak dobra jest, no, zobacz, świeża choinka. Dobra? Dobra choinka, no dobre choinki sprzedaję. Są tutaj różnice między tym zielonym a tym zielonym, ale... No, no dobra, Marek, nie wybrzydzaj. Ile za nią? 130. 130? No. To, a może inaczej, najdroższą. Najdroższą? Najdroższą jaką macie. Jodły są droższe. No ale nie, no ta jest za mała. Ja czyli muszę większą. Mieć 4 metry, no to tutaj mamy w takie, domu rozwaliła. Tutaj mamy taką. Która to? Tutaj. Ładna jodełka. Tylko jodły drogie, nie? No ja wiem, że drogie, o to chodzi. Muszę być lepszy od innych. Ile za nią? No dwie paki. Musisz położyć dwie paki. To jest taka. Najdroższe? Najdroższe. Jak to najdroższa? Nie ma nic droższego? No nie ma już, to i tak jest dużo, dwie paki dużo, ludzie się krzywią, nie? Na takie ceny. No ja się krzywię, że to jest takie tanie, dobra, to ja gdzie indziej pójdę. Jak gdzie indziej, chodź, Marek? No, chodź, nie. No ale jak? Dobra, nie będę latał. Dobra, możemy się dogadać tak, daję 4 stówy i ją biorę. Za 4 stówy kupię. No ale jak ono 2 stówy, to jak? No, ale ja muszę, ludzie będą się ze mnie śmiać, że o, taką tanią choinkę kupię. Da radę za 4 stówy załatwić? Daj pieniądze moje. Da radę, da radę. Daj. Dziwne, ale da radę, no. 100, 200, 300, 400. Proszę, ty zapakuj. Jak ja mam zapakować? No nie wiem. Nie, no ja zapakuję. Przywieź mi to do domu po prostu. Ja idę. Wybrałem. Choineczka, super. To ja lecę. No, ale to już z nim. Ja stąd idę, bo zimno na dworze. Dobra. Uła.
Nienawidzę go, musiałem iść z tą choinką przez całe miasto. Bo oczywiście na auto się nie zmieściło. A z autobusu mnie wyrzucili, bo nie miałem biletu. A nawet mi nie zostawił złotówki. Co za gnój. Dobra, trzeba być miłym w święta, idę mu to zanieść. Chociaż raz w roku, bądźmy mili dla drugich ludzi. Łoperator, idź już. On i tak cię nie wpuści. W każdym razie, wesoły świąt. Dzięki, że mi pomogłeś nagrywać. Co tak długo? Ej, lampy mi wszystkie pobijesz zaraz. Twoja choinka, Marku. Co tak długo? Jak długo? No długo strasznie cię nie było. I co ona tak mała? Jak mała? No miała mieć 4 metry. No do sufitu, no taką wziąłeś, Marek. Weź mi tutaj, zapal światło. Jak się zapala światło? Już. Ledwo co widzę. Jak ci nie podoba ta choinka? Gdzie ją mam postawić? Sam ją wziąłeś czy z operatorem? Sam ją niosłem, operator tylko nagrywał. Ale nie było z nami. Jak ja mam ją wziąć? Jak nie masz siły, to ci mogę przenieść. Dobra, weź mi ją tutaj postaw na stojak, dobra? Nie mamy stojaka, Marek. A, tam mam taką doniczkę jedną. Taką dużą, taką designerską, ładną doniczkę. I wsadzisz to po prostu w doniczkę, okej? Okay? No dobrze. I zawołaj mnie, jak skończysz. Choineczka, 400 zł, czy ile za nią dałem? 400, nie? Tak. Jak nie macie pieniędzy, to wtedy po prostu dopłacacie i macie produkt, którego oczekiwaliście. Tak wygląda biznes. Marek! Marek! Gotowa! Stoi! Już? Brawa dla twojej głupoty. Ta choinka jest goła. No i? Masz coś na swoją obronę? No, co, ubrać mam ją? Mam na ciebie krzyczeć? Dobrze, już się ubieram. No dobrze, już ubieram. Przepraszam. Ale za co? Za to, że kazałeś mu przyjść, zrobić kilka kroków. Po to, abym zobaczył gołą choinkę. No nie przesadzaj, Marek, no. To przeproś, no. Dużo nie oczekuję, naprawdę. No ale przecież nic nie zrobiłem. No mów! Ciężko! No dobrze, przepraszam, Marek. Dogadaliśmy się. Z mojej strony będzie tak. Ta czapeczka. Tej czapeczki nie będzie na choince, więc ten pasek masz powiesić na samej górze i masz jeszcze ozdobić choinkę. Ozdobić. Bo teraz co mi po takim drzewku, no dobrze, na to którym już, nic nie ma, dobrze, tak? już ozdobię. No właśnie, i mnie zawołaj dopiero wtedy, jak już będzie na gotowo. Dobrze. Co za prostak. Już tym nie wytrzymuję, ale dobrze, są święta. Mam radę, wytrzymam. Co? Nie takie miały być, co to jest? Ale mówiłem ci coś, jak było w zeszłym roku? W każdym święta tak naprawdę, jak było? No co, no okazałeś no gówno, mi... No gówno. No jeszcze kazałeś... się pytasz. No okazałeś mi ubrać choinkę, to udałem. Zaczynasz się mnie pytać jeszcze? Co się stało? Nic się nie stało, gówno się stało. Robisz syf wszędzie. Jaki syf? To jest kolejny błąd tego dnia. Co ty sobie myślisz, że ja wiecie, będę ci wszystko wybaczał? No co? W dupę chcę wsadzić te bombki. Po co mi to jest potrzebne? No a co? No, po co mi to? No, ale kazałeś mi ubrać, to ubieram. Co miałeś ubrać? No nie wiem, no co ubrać? No a skąd ja mam mieć w to? No, a co było rok temu? Dwa lata temu. Dwa lata temu jej nie było. No właśnie, a co było rok temu? Nagrywałeś tam ten film. Pieniądze były! No tak, zapomniałem, Marek. 500. Czekam. Ale nie mam 500. Miałeś wypłacić dzisiaj. No ale bank był zamknięty. Nie wiedziałem, po co one są. Myślałem, że jutro jak wypłacę, to nie. Jak był zamknięty? Po choinkę jechaliśmy o 12. No ale był zamknięty, no nie wiem, może przerwę. A co jest dzisiaj? Sobota, tak? No tak. No to zamknięty. Gdzie masz te banknoty 500-złotowe? No nie mam, Marek, no tam ci poradzić, no nie mam. Nie krzycz na mnie, to po pierwsze. No wieszaj pieniądze. No ale nie mam. Wieszaj pieniądze. No ale nie mam pieniędzy żadnych. Wieszaj pieniądze. No nie mam pieniędzy, no. Ja usiądę sobie, popatrzę. No ale nie mam pieniędzy, no skąd mam ci to wziąć? Interesuje mnie, to wieszaj. No wieszaj hajs. Długo będziesz jeszcze pajacował? Wieszaj. No nie mam pieniędzy! Jak to nie masz? No nie mam! No to do bankomatu wypadł. Co za debil. Się nagrywa? Powiem wam, obrócę sobie jeszcze. A ty idź stąd, albo mnie nagraj w ogóle. No, bierz kamerę za statem. Z życiem. Mam ważną informację. Kamerzysta to debil. Aha, i tylko po to miałem się cofnąć? Kretyn. Okej. Okay. Choinka już jest ubrana. Ja przygotowałem tutaj dla Marka takie super prezenty. Wydałem swoje ostatnie pieniądze. Mam nadzieję, że będą mu się podobać. W każdym razie zobaczcie, jak wygląda choinka. Super. Dobra, to była Marka. Marek! Marek! Chodź.
prezenty dla ciebie pod choinką dałem. Podoba ci się choinka? Dobrze ten? Ubrałem? Miały być banknoty 500 złotowe. No ale nie mam, Marek, przecież bankomat nie wypłaca 500 złotowych. I to taka choinka ma u mnie stać? Ja już nie zdążę. Dzisiaj jest niedziela, jutro jest poniedziałek. No co ja mam teraz zrobić? No nie wiem, Marek. Czemu nie ogarnąłeś tych 500? No bo nie ma, no dobra, weź otwórz prezenty. Otwórz prezenty, bo są święta, no Marek. Jeszcze powiem jedno. U mnie zawsze na święta panuje taka tradycja, że jak widzicie wiesza się na choince banknoty zamiast polskich ozdób, czyli jak to się nazywa, zapomniałem. Bombki? Zamiast bombek dalej wymieniaj. No nie wiem co się wiesza, cukierki? Cukierki, dalej wymieniaj. Łańcuchy, świecidełka. Łańcuchy, świecidełka. Takiego gówna nie toleruję, dlatego wiesza się pieniądze. Pieniądze można sobie zerwać. Czemu to jest na taśmie przyklejone? A jak? No nie wiem, na klamerki. No dobra, Marek, pieniądze zobacz prezenty! Pieniądze możemy zerwać i włożyć do kieszeni. Zobacz prezenty. O, prezent. Ja też mam coś dla ciebie. No ale to zobacz najpierw moje. Czemu twoje? No to ja może twój przyniosę najpierw. No dobra. Czekaj. Może mi ten. Kamerę oddaj. Rozpakujesz pierwszy. Nożem? Z nożem, żeby było ci łatwo otworzyć. Albo dobra, ja jednak otworzę pierwszy. Trzymaj kamerę. Co to? Co za syf mi kupiłeś? No jaki syf? No co to jest? No Jim Beam. No jakiś Jim Beam i co jeszcze tu? No wino. Wino, martini? Po co mi to? No po co mi jest to potrzebne? No jak Marek. Ja mam 17 lat, 16 lat. Po co mi to? Ja przecież tego nie wypiję. No jak nie wypijesz? No normalnie. Nie mogę pić alkoholu, tak? No to poczekasz, no przecież alkohol się nie przeterminuje. Nie chcę tych głupich prezentów, w dupę sobie wsadź. Myślałem, że będziesz szczęśliwy jak ci dam taki prezent. To ty bardziej odpakuj swój prezent w takim razie. No daj. A co to za prezent, Marek? Na pewno lepszy niż te twoje gówno. Naprawdę? No, zobacz sobie. Marek? I co, już masz? No tak, ale to jest makowiec. No, makowiec. I do tego ugryziony. No, bo nie chciałem, żeby się zmarnował, a nie smakował mi. Dałeś mi makowiec? No, chciałem kupić na święta makowiec sobie, ale był niedobry, więc no. Nie chciałem, żeby się zmarnował po prostu, więc pomyślałem, ale że tobie zrobię prezent. Ja się postarałem, ja wydałem swoje pieniądze. Gówno się postarałeś. W ogóle idź stąd. Słyszysz? Ale Marek, ja ostatnio idź stąd. Bierz ten prezent i idź stąd. Nie zasługujesz na to, żeby być tu na święta. Idź stąd. Wypadł. Do szopy swojej. No idź stąd. Za takie gówniane prezenty idź stąd. Już cię nie ma. Bierz tą swoją kamerkę. Masz? I leć montować film, bo na jutro ma być. No. Pójdziesz stąd? No, nie chcesz się pożegnać? Chcę się pożegnać. To by było na tyle w tym filmie. Jak widzieliście, kamerzysta zachował się jak ostatni frajer. Kupił mi jakieś ubogie alkohole. No więc a nie jak miałem dobrze pieniędzy, wie, Marek. Ja takiego gówna nie piję. Ale nie miałem więcej pieniędzy, żeby ci kupić coś lepszego. No i co mnie to obchodzi? To trzeba było w ogóle nie dawać. Albo, nie wiem, iść zarobić. Co ja mam ale ty mi zrobić? Dałeś makowiec, Marek. No właśnie, na nic więcej nie zasługujesz. To by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Wypad kamerzysta. Wąt! Poszedł! Już! Już się nie ma. Idź stąd. No idź! No idź.